Cześć, przychodzę do twórców Fortnite'a, czyli Epic Games, z jednym pytaniem. Co żeście wy kurwa odpierdolili? Bo jak widzicie, już nie można sobie na tej zakładce wybierać czułości i tak dalej na padzie, tylko tutaj. I powiedzcie, o co tu chodzi, jednym słowem. Dlaczego tutaj nie ma czułość X i Y, tak jak jest właśnie tutaj? A tutaj jest czułość rozglądania się, halo? Ja rozumiem, mogliście dać kompletnie inną zakładkę, tylko coś takiego jak tutaj, bo ludzie mogli sobie wybrać dokładne czułości, jakie chcą. To są czułości, na których uczą się grać od, na przykład jak ja 5 sezonów gram na takiej czułości. Halo, na myszce można sobie dawać dokładną czułość, jaką chcesz. Halo, dlaczego? Halo, Epic Games. Ja nie rozumiem. Użyjmy opcji zaawansowanych. Czułość rozglądania się w poziomie 16%. O co chodzi? Czas przyspieszenia obrotu. O co chodzi? Maksymalna prędkość obrotu. O co chodzi? Ja tu nie chcę kurwa tworzyć mikstury na chorobę. Że ten leku na raka, tylko ja chcę grać w grę, mieć czułość XY podczas celowania. Aha, o co chodzi? O chuj tu chodzi, kurwa. What the fuck, kurwa? Siła wspomagania celowania? No, gdzie ma siła wspomagania celowania? Określa się. Ustawienie wartości 0 całkowicie. Co kurwa? Gdzie to jest? Siła wspólnego jedzenia 100%! Ale dobra, mniejsza z tym, ale. Krzywa czułość rozglądania się. O co kurwa chodzi? Czas tłumienia rozglądania się. O co kurwa chodzi? Powiecie mi, co to kurwa jest? Co to jest, kurwa? Ja chcę mieć normalne XY, kurwa. Bez żadnych ustawień. Halo! Halo, chodź